Halo, witam serdecznie z tej strony Jakobs i gramy dalej. O, co ty robisz, Kaziu? Gramy dalej sobie tutaj u Kazimierza w niedzielę. Gdzieś się zrobiły grzyby, zaraz zobaczymy gdzie. Tutaj nie. Tutaj się zrobiły grzybki. To pozbieramy grzybki. Dobra. I co tutaj? Mamy godzinę, którą? 8:53. Dobra. Dobra. Idę jedną rzecz sprawdzić, bo koleżanka mi tutaj coś napisała, że ten budynek ma jakieś ukryte swoje punkty, że można to gdzieś naprawić, tylko trzeba gdzieś jakoś trafić. Ale ja nie wiem, gdzie ja mam trafić. Gdzieś daleko bardzo od tego. Kurde. O, było coś przez chwilę jednak. No, może i coś w tym jest. Ja pierniczę, no bez jaj. No, czemu to znika? Dzięki, przepraszam za to, że tu czy jakiś jest mały punkcik. Nie pamiętam twojego niku, kurczę, sorry. Miałem zobaczyć sobie, ale nie zdążyłem. Dobra, jest. Tylko, że nie mam cegieł. No ja pierniczę. Masakra, zapomniałem wziąć materiałów budowlanych. Ale może się uda to ogarnąć. Eternitu tam chyba nie było potrzeba, mam nadzieję. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ale. O dobra. Ale dachu dalej nie widać. To powinni naprawić ten błąd. Bo to jest błąd. Tak nie może być. No i co jeszcze tam miałem naprawić? A ten dach, sufit. Też trzeba gdzieś celować, bo tu chyba ściany wszystkie już mam zrobione. No i? O jest. O rany boskie. O rany boskie. Teraz znaleźć tutaj. No dobra, a tu na środku gdzie? Bo tu musi być jeszcze wejście, tak jak w tamtym domu. Bo on jest nieskończony chyba. Czy skończony już? Skończony już. Tu nie ma tego przejścia? Ale jaja. Ale jaja. No i tutaj są, tak jak mówiłem, cztery stanowiska, no. Cztery stanowiska.
No i to jest lepsze, no tylko że co z tego? I mniejsze to jest od tego chyba. Tak mi się wydaje. Czy takie same? No może i takie same. No bardziej się tą opłaca, tą nową. Tylko że tutaj nie ma przejścia pomiędzy górą, a tutaj jest przejście na górze. No ale zawsze można ten przejść sobie po belce środkiem. Także tak. No budynek stoi, tylko że on jest do zburzenia, bo tak nie będę zostawiał go, żeby on się stał, no bo on jest krzywo. Dopóki nie naprawią, że ja mogę sobie budynek postawić prosto, no to go tu nie będzie. Dobra, tu mamy krowę. A to jest ta, co testuje ją, czy ona da mleko, tak? No dobra, to niech sobie biega. Niech sobie biega. Okej. Okay. To zostawimy. To chyba też. Co ty tu robisz? Jak żeś tu wylazła? Chodź no tutaj. Co się z tobą dzieje? Właśnie tu. Kto cię w ogóle wypuścił tam? Świn, no. Jak dodadzą ten chlew, to tutaj się, jak mówiłem, powiększy i zrobimy chlewnię taką, bo tutaj tych świnek, to tutaj mnoży się jak króliki. Mnożą się jak króliki normalnie. Pełno tego jest. Dobra, muszę trochę posprzątać tego łajna, bo widzę, że trochę za dużo tutaj jest tego. Uważaj, żebym cię nie dziabnął. Świnka. Sio. Muszę jeszcze dać tutaj żarcia im podokładać. Zaraz się zjesz, spokojnie. Najpierw robota, dopiero żarcie. No kurde, chodzę, a oni srają na zawołanie chyba. No odejdź mi stąd, kurde maciory. Dobra, tutaj czysto. Tutaj jest pełno tego. Uwaga, żebym cię nie bodnął. Ej, ale nie wiem, albo mi się wydaje, albo ta gra chodzi płynniej. Chyba coś naprawili w tej grze, bo naprawdę to chodzi dużo lepiej. Zaraz sprawdzimy, jak się przeteleportuje gdzieś, czy się będzie wczytywać, czy nie. No, coś tutaj chyba poprawili. Tak, niewątpliwie coś musieli poprawić. Albo mój komputer zaczął lepiej chodzić, nie wiem. Dobra.
Koniki tutaj narobiły? Coś tu narobiły, okej. Przepraszam. Przepraszam. Posprzątamy dzisiaj. To trochę łajna się przyda, chociażby do grzybów. No, trafisz? Dobra, tutaj zarośnie może kiedyś. Na razie pole odpuszczam. Zrobimy pole gdzie indziej, jak będzie potrzeba. Tam jeszcze nie odczyściłem. Na razie mam jeszcze towary z tamtych czasów, z tamtego roku. Muszę to posprzedawać wszystko, bo... leży na dworze i mi gnije to. Znaczy nie gnije, no ale... leży. Dobra. Okej. Nie no, no naprawdę. Jestem w szoku po prostu. To co to leży tutaj mi? Co to jest? Co ty robisz? Co to kurde jest? Szafka jakaś. A czemu ona jest pod ziemią? Rozmontuj i spakuj. O, dobra. Pojawiła się. Dobra, daj mi. Daj tutaj na tą furmankę. Niech se leży. Dobra. Mamy mięsa, muszę to pogotować później. Październik, 12:20. A, miałem ci dać jeść, no tak, sorry. Sorry, Kaziu, zapomniałem. Dobra. Pożarłeś? Październik. Pójdziemy zobaczyć, bo ja nie wiem, czy ja byłem nad wodą. O, jednak się wczytuje jeszcze coś. Ale dobra. Silnik poproszę do łódki. Proszę silnik do łódki. Dobra, tam widzę beczkę. Tutaj z brzegu zobaczymy, co jest. Nie chce mi się pływać. Dawaj beczuszkę. Pogoda ładna, jak na październik. Aż dziwne. Dobra, czekolady. Tam dalej nic nie widać. To nie płynę. Tutaj też chyba nic nie widać było. Nie chcę daleko płynąć, bo... A nie, coś jest, dobra. To zbierzemy tutaj, co blisko jest. Daleko nie chce mi się płynąć.
do tej wody wzburzonej dopłyniemy i tam widzę jeszcze jedną beczkę. Trochę rupy. Dobra, tutaj są blisko te beczki, to jeszcze je zbiorę. Raz, dwie, trzy. Tam dalej już nie płynę. Czekoladki dla żony, chociaż ona i tak nie zasługuje na czekoladki. Jeszcze ta jedna i wracamy. Dwadzieścia flaszek. Same browary, 45 browarów. A granatów nie. O, teraz padło 10. No dobrze. Wracamy. Ten rok skończyć i zobaczymy w przyszłym roku, jakie ceny będą. Mam nadzieję, że coś będzie normalnego, żeby mogę sprzedać coś. Trochę przyspieszymy czas, żeby jeszcze dzisiaj może wrzesień zahaczyć. Kaziu, akurat zaczęła się burza, widzisz? Tutaj nie ma nic. Duraru, raru, raru, raru. Tak, granaty poproszę, masz. Te czekolady też mogę sprzedać. Fajeczki. Alko. Ropa zostaje, czekoladki zostają. Kawa może iść. I browary. Do PGR-u te kapelusze sprzedam. I to wszystko będzie. Czas leci. O kurde, ale długo. 16. 17. Kurde, 2 godziny ponad? Ja pierniczę. Masakra. Pohandlujmy, kolego. Mam dla ciebie coś. Co lubisz? Kapelusze, kapelusze. Wszystko na czerwono się świeci. To co mam. To co mam, wszystko na czerwono. Niestety, żona, ty sakramencie, ty. Dobra, wracamy. Wracamy na chatę.
coś dłużej się to ładuje, albo mi się wydaje. Miałem dać jeść jeszcze tam. To pójdziemy dać jeść. Przepraszam, przepraszam. Gdzie to? Tu pełno. Też pełno. Dobra, a świniaki mają? To pewnie zeżarły. Co tu? A, myślałem, że ona nie żyje, ona śpi. Dobra. Tu już zeżarły świnie. Jeden został. Jeden worek został. Miałem lampy porobić jeszcze, kurczę, właśnie. Przydałoby się oświetlić trochę jeszcze ten plac. Tam w ogóle nie ma, tutaj też ciemno jeszcze jest. Tutaj to już nie mówię. Trzeba by coś porobić może. 20. Przyjdzie ta kobita. Dobra, jeszcze sobie tutaj dokończę tą te zaciery. Rozpalisz to dzisiaj? Dobra, dobra, dobra. Możemy wstawić sobie jeszcze zacier jabłkowy. Jagodowy, malinowy, miodowy. Może miodowy? Kło miodu, ok. Czyli jabłkowy. Dodaj opału. Dodaj opału. I to się zrobi elegancko. Dobra. No i gitara. Gitara, gitara. Przyszła? Nie przyszła jeszcze. Ona przychodzi o 9 chyba, tak? Zaraz sprawdzimy. Tak, o 9. Siema. Patrz, ciucha. Patrz, mam dla ciebie pudełko czekoladek. Masz jutro zebrać jajka i wydoić krowę, bo kurczę, mówię ci. Mówię ci, będzie z tobą źle. Idziemy spać. Zobaczymy. Zobaczymy. Wstanę o godzinie. Ona, o której ona idzie? Do 7? Kurde. Wstanę o 5. Wyczyściła parę zwierząt. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Jednak bym był bardziej zadowolony, jakby wydoiła parę zwierząt. Dziesięć mleka. Ja to zabiorę. Tą wełnę też zabiorę. Jajka nie ma. Zobaczymy, co ona tutaj zrobi. Chyba, że już wydoiła krowy. Paliwo. Wełna. Wełny mamy już 300. A po ile jest wełna właśnie? 36. Słabizna. Idź to, idź krowy.
Dobra, tu możemy pościągać. Idziemy wstawić bimberek. Ostrzygła kilka owiec. Ostrzygła? 15 mamy. No dobra. Ok. Ostrzygła. Ale jajek jeszcze nie ma, ani mleka. Czekamy dalej. Kurde, światło. Butelki by się przydały, kurde. 6 lacieru mamy. Woda jest. To elegancko. Znowu ostrzygła kilka owiec. Co ona, tylko strzyże te owce, nic więcej nie robi? Zaraz zweryfikujemy ją. Dobra, możemy zgasić światło. O kurde, pies się pojawił. Pies się pojawił na placu. Gdzie leziesz? Sztuczka. Sztuczka. No elegancko. Sztuczka. Jest, mleko wydoiła. Jajka zebrała. No, ma szczęście. I jeszcze ostrzygła owce jakieś. Dobra, ja to sobie będę codziennie wyciągał, żeby mieć podgląd. Bo tak to później nie wiem, czy iść doić, czy nie iść. Ja tak to wszystko wiem. Dobra. No i dobrze. No i tak powinno być. Tak trzymaj. Jeszcze jest nadzieja, że się zmienisz na lepsze. Gitara. 24 mleka. No to kurde, no to jest masakra. Ja nie wiem, czy na razie tego budynku nie zostawię jeszcze dopóki... Chociaż, kurde, tutaj zamiast tego to bym postawił 3 inte drewniane. I tych krów więcej jeszcze, kurde. One się będą cielić, czy nie? Jak to tam wygląda? W ciąży 5 miesięcy, ok. To też... Ta 7. A ta? Czy ty zostałaś wydojona? A nie da się, nie wiem. Nie wiem, może ją żona wydoiła, albo nie. Dobra, ja ją wprowadzę, bo... Szkoda, żeby ona tutaj łaziła. Jutro będę wiedział. 24 było mleka, zobaczymy, ile będzie jutro. Czy będzie więcej, czy nie. Byk. Byk jeszcze nieupasiony. Jak tam z jedzeniem tutaj stoimy? 36, 28. Dobra. Trzeba by podokładać. Podokładać jedzenia może jeszcze. Co by nie brakło im. Wezmę ze 200. Dołożymy krówkom i konikom. Dobra.
Przepraszam. O, elegancko. Struwieje po porodzie, struwieje po porodzie. Klacz jeszcze nie jest głodna. A czemu tu nie? W ciąży nie jesteś? Puń. Klacz. Zdrowieje po porodzie. Kuń. Klacz. Ciąży. No dobra, niech się tutaj ładnie rozwijają. Jeszcze skoczę tylko do owiec. Jak tutaj sytuacja? O, trzeba też dołożyć. Ok. Podokładam, żebym miał. Nie musiał latać później 20 razy. Kurda. Młode baranki. Młode jagnie. Jedno? Już tyle nawaliły tych kup? Ja pierniczę. Tutaj? O, jest młoda kurska. Koźlątko. Gdzie jest drugi ten? Paśnik? Tutaj. No i gitara. Zwierzęta nakarmione. Myślałem, że ten gnój tak paruje. Kurde, to moje bimbrownie. Świnia. Sio. No dobra. Nic nowego nie ma. Nie ma nic nowego. Ja sobie tylko zrobię tam fundamenty pod nowe rzeczy, deski. Nie wiem, co tam jest potrzebne, złom. Eternit. Budynek, budynek wiata, trzy boksy. O, myślałem, że coś się zaczęło. No, i to działa elegancko. No co ty robisz? No i dobra, tu będzie kolejne boksy. No i te budynek usunę i tu dam jeszcze dwa boksy potrójne, ale to może później. Na razie tyle wystarczy. Nowe się, co się rozmnożą, to tutaj od razu pójdą. Dziwne, że normalne
Budynki te stare mogę postawić, a tych nowych nie mogę postawić tam, gdzie chcę, tylko. Tam, gdzie gra chce. No trudno się mówi. Chyba, że te usunąć, a postawić te poczwórne. To będą zamiast trzech, będą cztery. Też tak można zrobić. Denerwuje mnie. Nie wiem. Dobra, już nic nie mówię. Pam, 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 pam. No i dobra, kolejny budynek zrobiony. A tutaj mam wszystkie zajęte? Raz, dwa. Tak. No dobra, to już nie kupuję na razie. Teraz czekam tylko, jak się rozmnożą. Bo to będzie. Zdrowienie, nie wiem. Może w przyszłym roku coś będzie nowego. Ale trzeba czekać. Trzeba czekać. Ale mieszkania mają nowe. Tyle. I tyle, i tyle. Naprawimy jeszcze sobie młotek. No i gitara na jakiś czas wytrzyma. Dobra, żegnam się z wami. Widzimy się za tydzień. I coś podziałamy, nie wiem co jeszcze, ale może coś podziałamy. Kaziu, wykąp się w tej wspaniałej wodzie. Daliby jakieś zadania, że można coś porobić. Nie ma zadań. Ale żona dzisiaj się spisała, no. Jestem zadowolony, że dała radę. Siądź se, Kaziu. Popatrzmy na tą chałupę. Dobra. Tym widokiem z kuchni żegnam się z wami. Trzymajcie się. Miłej niedzieli życzę. Cześć.